jadę do Zielonej Góry tatuować tę rękę, więc następnym razem pewnie kiedy ją zobaczycie, to już będzie miała tatuaż. Jestem też dzisiaj prawdziwym turystą. Mam plecak, mam nerkę i po raz pierwszy w życiu jadę BlaBlaCarem. Więc jeśli ten film nigdy nie ujrzy światła dziennego, to dlatego, że ta podróż się nie udała. Wszystko dlatego, że Zielona Góra, jak okazuje się, jest naprawdę na końcu świata i nikt tam bezpośrednio nie jeździ. Zielona Góro, czemu jesteś tak daleko? A i tak jadę cię odwiedzić. Jestem w Świebodzinie. Jeśli tu mieszkacie, to bardzo wam współczuję, bo stąd transport gdziekolwiek jest fatalny, ale park ładny. No i ten Jezus. Widziałam go. Pewnie inaczej nigdy w życiu bym nie miała okazji go zobaczyć. Po 6 godzinach w podróży przez najdziwniejsze zakątki Polski. Nieprawda, to był tylko Świebodzin. Wreszcie, chyba, tak mi się wydaje, że wreszcie dotarłam do celu. To miejsce. Trafiłam. Teraz jak tu wejść? Ale prawdopodobnie jestem u celu. Na razie mam wzór pięknego królika. To ostatni moment w moim życiu, kiedy ta ręka jest goła, niewytatuowana. Już nigdy nie zobaczę skóry pod spodem. Czwarta godzina i mogę przyznać, że boli. I teraz przede mną 5 godzin w pociągu do domu z tą obolałą, spuchniętą ręką. Ale docencie profesjonalizm. Ręka wygląda jak spuchnięty baleron faktycznie, ale zrobiłam sobie rękaw na nią. Jest cała osłonięta. Opatrunek z klasą.